precyzję. Ja bym chciał, żeby pan operator pokazał, bo tutaj już są ludzie zatrzymani najprawdopodobniej. Jeśli w szpitalach jest burdel, a na stadionach są szpitale, to w burdelach są stadiony! W tym odcinku moim i waszym gościem będzie komisarz Gralik. Jako zawodowa konfitura znam wielu policjantów, ale komisarz Gralik jest dla mnie szczególny. Nasza wspólna historia zaczyna się w Białymstoku, gdzie wspólnie z komisarzem Gralikiem chodzimy do liceum, a po godzinach jaramy się nagrywaniem filmów karate. Gimby nie znają. A więc po godzinach jaraliśmy się nagrywaniem Mortal Kombat na kasecie VHS. Nasza wspólna historia ciągnie się przez rok 2000, kiedy jeżdżąc autobusem typu Ogórek z Białegostoku na Pragę Północ, dostawaliśmy baty czekając na przystanku na tramwaj. No niestety, kiedyś autobus z Białegostoku dojeżdżał tylko na Pragę Północ. A czekanie na przystanku po godzinie 20 na coś, co zabierze cię do Warszawy Centrum, to nie był najlepszy pomysł. Historia moja i komisarza Gralika trochę nam się rozłazi, bo on wstąpił do policji i zaczął robić porządek na Pradze Północ. A ja w tym czasie głęboko wierząc w polski rynek pracy oraz otrzymując miesięczne wynagrodzenie za łzy, znaczy za pracę w banku, wyjechałem do Wielkiej Brytanii. No i tyle. Gralik nie życzy sobie udostępniania ani swojego głosu, ani wizerunku w tym filmie, więc w przeciwieństwie do wszystkich osób, które do tej pory mnie o to prosiły, posłucham. Witam cię, komisarzu Gralik. Siema, Zmywak. Dawno się nie widzieliśmy, a szkoda. Głos komisarza, kiedy ja go czytam, nie brzmi zbyt przekonywująco. Spróbujmy czegoś innego. Siema, Zmywak. Dawno się nie widzieliśmy, a szkoda. Też nie. O, nałożę na głos komisarza Gralika filtr stulejarski. Siema, Zmywak. Dawno się nie widzieliśmy, a szkoda. Komisarzu, na wstępie chciałbym nam bardzo pogratulować. Od 10 miesięcy mamy śmiertelnego wirusa na ulicach, w lasach, w parkach, w restauracjach, w szkołach, na cmentarzach, a my nadal żyjemy. Cud, co to jest cud? Szkoda mi tylko tych wszystkich obecnych dzieciaków, które w przyszłości na lekcji historii będą musiały uczyć się wszystkiego, co się w 2020 roku naodpierdalało. Im dalej w ten rok, tym goręcej. Szczególnie teraz, skoro nawet introwertycy wychodzą na ulicę, to wiedz, że coś się dzieje. No więc komisarzu Gralik, może będę cię nazywał tak, jak nazywałem cię w czasach liceum. Panie władzo! Pytanie jest takie, czy pan władza wierzy w rządowe obostrzenia? Czy pan władza wierzy, że rozwalanie ekonomiki jem baseballowym i dobijanie ludzi krótkimi seriami naprawdę jest konieczne? A i jeszcze jedno. Czy pan władza nadal zły jest na panią Renatę z osiedla? Na panią Renatę, tą, która dała po czekoladce każdemu dziecku, ale panu władzy nie dała, bo psy nie jedzą czekolady. Z mojego punktu widzenia wielką zaletą pracy w policji jest to, że wykonując swoje obowiązki nie muszę w nic wierzyć. Powiem więcej, ja nie mogę w nic wierzyć. Jako policjant powinienem opierać się na faktach, a nie wierzę. Fakty są takie, że masa ludzi choruje i umiera na koronawirusa. Czy ktoś w niego wierzy, czy nie? Zostały uchwalone przepisy, które z założenia mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się tego syfu. I przepisów tych należy przestrzegać. Jako zwykły człowiek uważam, że w obliczu tego zagrożenia wyjścia są dwa. Albo wprowadzamy i stosujemy się do obostrzeń, skazując się na wieloletnią, gospodarczą, a co za tym idzie cywilizacyjną agonię, albo jak Szwedzi, nie robimy nic, skazując na znacznie szybszą śmierć wszystkich, którzy akurat będą mieli pecha się zarazić. Kto chce być tym pechowcem? Stop. Ponieważ moim głównym źródłem informacji są memy oraz filmiki na YouTubie, a także ślepo wierzę we wszystko, co ma 100 lajków na Facebooku, chciałbym się zapytać pana władzy, czy to prawda, że dzień typowego polskiego policjanta zaczyna się od wręczenia przez głównego komendanta pliku mandatu oraz nakazu: rozdaj je wszystkie za brak maseczek. Wybacz, ale czasem pierdolisz jak potłuczony. Jak? Lepiej, żeby twoim źródłem informacji była otaczająca cię rzeczywistość i jej analiza przez pryzmat twoich doświadczeń, niż szambo wysrywane przez internetowych lekarzy i prawników. Ale do rzeczy. Po pierwsze, nie istnieje coś takiego jak typowy polski policjant. Ale tak, dzień pracy dużej części policjantów zaczyna się od odprawy, na której słyszę od zjebanych przełożonych, żeby napierdalali mandaty za brak maseczki. Stosujesz zbyt duże uproszczenia, ale uwierz mi, że przełożeni w terenie to nie komendanci główni. Podejrzewam, że ten biedak nawet nie podejrzewa, co się dzieje w tak zwanym terenie. Są tacy policjanci, którzy mają w dupie wyrzygiwaną przez swoich szefów ideologię, i jeśli już, to poprzestają na zwróceniu uwagi. A są tacy, zdecydowana większość, którzy dojebią ci mandat za odsłonięcie twarzy, gdy akurat palisz albo jesz kanapkę na ulicy. Jedno jest pewne.
Jest obowiązek zakrywania gęby i nie spodziewaj się, że policjant nie zareaguje. Komisarzu Gralik, a czy mamy w Polsce takie grupy, większości, mniejszości, których nie wolno panu władzy traktować tak, jak pozostałe? No bo na przykład sam wiesz, obezwładnienie przedstawiciela mniejszości narodowej z reguły wywołuje zgorszenie publiczne. Czasami źle uklękniesz na asfalcie i zaczną protestować przedstawiciele ochrony dwutlenku węgla na Marsie. Jak to wygląda od kuchni? Dlaczego mały Jarek nie dostanie mandatu za brak maseczki, ale wysoki Krzysztof z wąsem pod sklepem monopolowym za brak maseczki dostanie mandat? Odpowiedź jest prosta, bo przy samej próbie ukarania mandatem Jarka następną rzeczą, jakoby robił taki policjant, byłaby rejestracja w urzędzie pracy. Niestety, tak to w Polsce wygląda. Chociaż nie oszukujmy się, tak jest wszędzie. Z założenia policja nie traktuje preferencyjnie określonych grup ludzi w stosunku do innych. Tak samo napierdala się dymiących hiboli, jak dymiących lewaków. Tutaj kryterium nie jest kolor poglądu, a nie przestrzeganie prawa, przy czym w Polsce atmosfera obecnie jest taka, że policja jest mega zachowawcza w stosunku do tego, jakimi dysponuje możliwościami prawnymi i technicznymi. Zostałeś w Polsce, więc możesz mi powiedzieć, jak to teraz jest? Wkurwiły się kobiety, przedsiębiorcy, podatnicy, nauczyciele, lekarze. Nie, w sumie lekarze to nie. Chciałbym pobierać pensję lekarza i dokonywać diagnostyki przez telefon. Lekarze nie. No a co z policją? Policja nadal ochoczo z plikiem mandatów biega po mieście? Czy też powoli ma już dosyć swojego zawodu? Jak to wygląda u ciebie, panie władzo? Policjanci też są wkurwieni. Mają dość chujowych pensji za ryzyko, jakie ponoszą i cenę, jaką płacą za swoją pracę, czyli opluwanie przez społeczeństwo, czy brak czasu dla rodziny. Wyobraź sobie, że społeczeństwo, które istnieje i funkcjonuje dzięki porządkowi prawnemu, szmaci tych, którzy dostali od tego społeczeństwa obowiązek pilnowania tego porządku. I to jest paradoks. Czy policjanci mają dość swojego zawodu? Tak, każdego dnia, z każdym takim paradoksem coraz bardziej. Ale mimo wszystko większość to pasjonaci i profesjonaliści i po prostu dobrzy ludzie, dla których bieganie z bloczkiem mandatowym to ujma. Dlatego większość próbuje w tym szaleństwie odnaleźć jakiś złoty środek, tak żeby wilk był syty, a owca nie dostała w pierdol. Mam dla ciebie dwie sytuacje prosto z polskiej ulicy, zauważone na YouTubie, a może na Facebooku. W dobrym źródle, gdzieś tam. Nazwałem to oczekiwania kontra rzeczywistość. No więc podchodzisz do grupki młodych ludzi, którzy nie trzymają dystansu społecznego. Uwielbiam tą nazwę, dystans społeczny. No więc nie trzymają dystansu społecznego. Ty do nich, aby się rozeszli. A oni wyciągają telefony i zaczynają cię nagrywać. I krzyczą w kółko te dwa wyrazy, które wychodzą mi już dupą. Podstawa prawna! Podstawa prawna! Podaj podstawę prawną! No więc komisarzu Gralik, co wówczas robisz? I druga sytuacja. Ponownie, załóżmy, że widzisz grupkę, która nie trzyma dystansu. Nikt nie nosi masek, ale wiedząc, że zaraz będzie afera, nie robisz z tym nic. Nagle z podziemi wyrasta starsza pani i zaczyna krzyczeć na ciebie, że tam chodzą młodzi ludzie bez maseczek i próbują za wszelką cenę ją zawirusować. Więc dlaczego nie interweniujesz? No więc powiedz mi, co wówczas robisz i co miałbyś ochotę zrobić tej babci? Soczysty temat. Może powiem, jak powinno być. Podaję podstawę prawną i faktyczną. Podstawa prawna to przepis, czyli na przykład ustawa o policji, kodeks wykroczeń, kodeks karny albo jakikolwiek inny akt prawny nakładający obowiązek lub zakaz jakiegoś zachowania. I nie. Nie mam obowiązku podawania, ani tym bardziej cytowania treści tych przepisów. Przepisy obowiązują, czy się je przytacza, czy nie. Jak ktoś ich nie zna, to tym gorzej dla niego. A tak na marginesie zwróć uwagę, że ludzie doskonale znają przepisy, które mówią o ich prawach. Natomiast nikt nie wspomina o tych, które mówią o ich obowiązkach. A obywatel ma obowiązek wykonywania poleceń policjanta. Interwencja policji to też nie czas ani miejsce na rozstrzyganie hierarchii aktów prawnych, ani ich zgodności z konstytucją. Jednym słowem, zero głupich dyskusji. Naprawdę współczuję tym wszystkim niebieskim kolegom uwikłanym w pojebane dyskusje z ludźmi. Współczuję dlatego, że pracodawca zapomniał wyposażyć ich w narzędzia i umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach. Efekt możemy zobaczyć na dziesiątkach filmów w necie. A poza tym, babcie są zajebiste. I nic nie chciałbym im zrobić. A nie myślałeś czasami, żeby to wszystko w pizdu rzucić i wyjechać w Bieszczady? W sensie rzucić to wszystko i wyjechać na zmywak do Wielkiej Brytanii. Tak jak twój młodszy kolega! Bo jesteśmy jeszcze kolegami, nie? Pamiętasz, że u mnie nigdy nie istniało pojęcie niedzieli wolnej od handlu. Ja nawet w takiej niedzielę sprzedawałem ci kolesi. No więc nie myślałeś, żeby wyjechać do Wielkiej Brytanii? Mniej stresu, wyraz kurwa oznacza dokładnie to samo, co wszędzie na świecie. Kasa większa, twój wpływ na rozwój państwa polskiego dokładnie taki sam. Jestem tu już kilka ładnych lat, pracowałem z wieloma polskimi policjantami na fabrykach. Policjantami na polskiej emeryturze. W Polsce skończyli służbę i w Anglii dorabiają, obcinając czosnek. Komisarzu Gralik, może tędy drogę. Zostałbyś drugi raz policjantem za 3000 brutto? A może gdybyś cofnął czas, od razu wyjechałbyś do Wielkiej Brytanii i został operatorem maszyny za 9,90 na godzinę? Bardzo często myślę, co by było gdyby, ale za każdym razem utwierdzam się w przekonaniu, że podjąłem właściwą decyzję. Wstępując do policji, moje zarobki spadły z 1500 na rękę do 966 na rękę. Ale ta robota daje mi ogromną satysfakcję. Nie dość, że zarabiam na utrzymanie rodziny, to jeszcze mam to szczęście w życiu, że spełniam się zawodowo.
Jeżeli nie zmusi mnie do tego sytuacja, nie zrezygnuję z pracy. Swoją drogą, skoro już o tym wspomniałeś, to uważam to za żenadę, że byli policjanci zasuwają na emeryturze gdzieś za granicą, na tak zwanym zmywaku. Oczywiście żadna praca nie hańbi, kto co lubi, ale pozbywanie się z kraju osób z mega doświadczeniem i z potworną wiedzą jest jakąś horrendalną pomyłką naszego państwa. Zauważasz na ulicy człowieka, który uważa, że fale 5G roznoszą wirusa. No i ten człowiek ma foliową czapkę i szykuje się do spalenia masztu 5G. Co robisz? Gleba kajdanki, radiowóz, komenda, kwity, prokurator i dopierdla. Drogi panie policjancie, no więc ja i połowa Facebooka umieściliśmy sobie w profilowym zdjęcie z policjantem, który za typowe czynności życiowe wypisuje nam mandat. Bo rozumiem, że mandat można w Polsce dostać nawet za spacer po parku, bo drzewa roznoszą wirusa. No więc mam pytanie, czy policjanci też umieszczają sobie policjanta wypisującego im mandat na profilowym, na Facebooku? Czy wy tam, ten policyjny gatunek, uważacie tego mema za słaby i nieakceptowalny? Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Z punktu widzenia policjanta mem jest zajebisty, bo daje możliwość poczucia dystansu do swojej pracy. I uwierz mi, że każdy normalnie myślący policjant, jak widzi tego mema, jaka jego wersja by to nie była, to się po prostu uśmiecha. Ale nie, raczej policjanci nie umieszczają takich memów na swoich profilach facebookowych. Wydaje mi się, że byłoby to trochę żenujące. W ogóle żenujące jest posiadanie przez policjantów profili facebookowych, na których chwalą się, że są policjantami. No ale to moje prywatne zdanie. Powiedz mi, komisarzu Gralik, jak widzisz ostatnie zamieszki? Tych zamieszek wydaje się być coraz więcej. Jak myślisz, i tym razem ludzie rozejdą się do domów, czy już raczej im nie przejdzie? Czy według ciebie w tym roku, w przeciwieństwie do poprzednich lat, zaczęła się wreszcie jakaś rewolucja? Czy klasycznie już spadnie deszcz i wszyscy rozejdą się do domów? Jako policjantowi nie mi to oceniać. Jako zwykły człowiek uważam, że ludziom przez lata konsumpcyjnego stylu życia popierdoliło się w główkach. Wielu odpłynęło w świat fantazji, w którym są wyłącznie prawa i żadnych obowiązków. W którym wydaje im się, że są wolni od wszystkiego, w tym chorób. Dlatego tak wrzeszczą, że pandemii nie ma. Albo że mogą być wszystkim, czym zapragną, nawet lesbijskim jednorożcem. Można ignorować otaczającą się rzeczywistość, ale nie można ignorować skutków ignorowania rzeczywistości. Mam nadzieję, że do rewolucji jako takiej nie dojdzie, bo jak pokazuje historia, zawsze wiążą się one z rozlewem krwi. Ale chciałbym, żebyśmy zmienili swoje postrzeganie świata jako społeczeństwo. Uważam jednak, że jest duża szansa na wystąpienie gwałtownych zmian, bo gospodarka jest bardzo wymierna i rzeczywista. Każda jej zmiana wpływa na nasze życie materialne, szczególnie zmiana na gorsze. A przywódcy zawsze ponosili odpowiedzialność za swoje błędy. Mniej lub bardziej drastycznie. Teraz nie będzie inaczej. Osobiście jestem wielkim fanem obostrzenia, które niedawno pojawiło się w Walii. Zakaz sprzedawania rzeczy, które nie są niezbędne do życia. No więc co zrobić w takim Tesco, gdzie na jednych półkach masz żarcie, a na drugich półkach stoją buty? Półki z butami obklejasz taśmą policyjną. Komisarzu Gralik, bo ja dużo oglądam YouTube'a i Facebooka i widzę, jak niektórzy policjanci załatwiają sprawy z protestującymi. Czy mundurowi to ludzie wykształceni? Czy to raczej ten sam gatunek człowieka, który chodził za nami po Pradze Północ? Tej samej Pradze, którą obiecałeś spalić i nie spaliłeś. Znowu pytasz o oczekiwania kontra rzeczywistość. Policjanci to ludzie w zdecydowanej większości wykształceni, profesjonaliści w swoim fachu. Niestety, w sytuacjach, o których wspominasz, udział biorą zazwyczaj młodzi policjanci z małym doświadczeniem i małą wiedzą zawodową. Jak dodamy do tego śmiesznie niski poziom szkoleń zawodowych, otrzymujemy taki właśnie efekt. W takich kontaktach z obywatelami powinna obowiązywać jedna podstawowa zasada. Obywatel ma obowiązek wykonywać polecenia policjanta. Jeśli ktoś ma uwagi, to przysługuje mu skarga do sądu. Koniec kropka. Policjant nie jest od rozstrzygania, czy rozporządzenie jest niezgodne z ustawą, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy trybunał jest legalny, czy nie itp. Policjant wykonuje czynności na podstawie obowiązujących przepisów i tyle. Różnego rodzaju rozstrzygnięcia należą do sądu i takich dyskusji z obywatelami nie powinno być w ogóle. Z debilem się nie rozmawia, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem. Co do wprowadzanych obostrzeń, to są jakie są. Raz mądrzejsze, raz głupsze. Nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko. Zawsze będzie ktoś pokrzywdzony i zawsze każdy będzie postrzegał problem ze swojej odmiennej perspektywy. Natomiast to, co jest w tym wszystkim największym kurestwem, to brak szacunku rządzących do własnych reguł. Wycieczka Jarka na groby, brak maseczek, nieprzestrzeganie kwarantanny, a do tego dziecinne, naiwne tłumaczenia w nadziei, że ludzie się nie zorientują, zamiast normalnych ludzkich przeprosin. Czytała Krystyna Czubówna.
Na koniec mam dla was szybką podpowiedź. Szybki sposób na to, jak spędzić w Wielkiej Brytanii święta z całą rodziną i nie przejmować się obostrzeniami typu tylko 6 osób w jednym domu, tylko jedna rodzina. Nie wolno miksować rodzin. Tylko 2 osoby z jednego domostwa mogą miksować się z jedną osobą z drugiego domostwa. Mam sposób, jak to wszystko olać i spędzić normalne święta z rodziną. Nawet jeśli jest 20-osobowa. W tym kraju jest tak, że nie możesz spotykać się z większą ilością osób niż 5. Natomiast możesz mieć wokół siebie dowolną liczbę pracowników. I cyk! Za 6 funtów otwierasz własną działalność gospodarczą. I już rejestrujesz swój dom jako siedzibę firmy. Następnie wszystkich członków swojej rodziny zatrudniasz na kontrakcie 0 godzin. Członkowie twojej rodziny stają się twoimi pracownikami. Zamiast przychodzić do ciebie na święta, przychodzą do ciebie do pracy. I spotykacie się legalnie w budynku zarejestrowanym na firmę. Legalny szachmat! Internet pełen jest cudownych porad, jak na przykład ta! Pracuj codziennie w ogrodzie swoich marzeń. Dobra, może nie ta. Ty lepiej, chłopie, poszukaj odpowiedzi na pytanie. Co zrobisz, jak wszystkim kobietom na proteście w Polsce zsynchronizuje się okres?